Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Gary Kasparow w roli głównej w tej partii. Jak już wspominałem wielokrotnie, bardzo lubię Gary'ego Kasparowa. Wychowałem się na jego partiach. Niezwykle agresywny zawodnik na szechownicy, wszechstronny w zasadzie. 13 Mistrz świata. Moi drodzy, zapraszam do analizy z 2005 roku. Partia, właśnie pochodzi tutaj z gry, z turnieju z Linares. Przeciwnikiem Kasparowa. Jest Michael Adams, bardzo silny arcymistrz brytyjski I tutaj przejdźmy już może do, do rzeczy E4, rozpoczęły białe, C5, no jakże żeby mogło być inaczej Jakby Kasparow nie zagrał w swojej ulubionej obrony sycylijskiej Skoczek na F3, no i oczywiście wariant Najdorfa chce grać Tutaj Kasparow był wielkim specjalistą w tym wariancie to trzeba wybić w centrum, skoczek wybija, skoczek na F6, sprawa naturalna Skoczek C3, bronimy piona na E4. No i A6. A6. Mamy wariant Najdorfa, który jest najostrzejszym wariantem, najtrudniejszym, tak uważam, w obronie sycylijskiej. Myślę, że dla bardzo ambitnych, no ale trzeba by było poświęcić na ten debiut naprawdę, naprawdę sporo czasu. Wariantów tu jest cała masa. Nie wiem, ile, szczerze mówiąc, możecie napisać w komentarzu, ile mniej więcej tutaj, przypuszczam, że około 200. Tak strzelam. E, cała masa, ale szachy są piękne, moi drodzy, warto, warto grać w szachy. E, goniec na E3 się poruszył. Jeden z wariantów. Tutaj na przykład ostrym bardzo wariantem jest zagranie goniec G5, żeby tego skoczka tutaj już wiązać z Hetmanem. E, po prostu jeden z najostrzejszych wariantów. Tutaj jedną z kontynuacji jest po prostu zagranie gońcem. No i teraz jest opcja albo zagrania na E5. Albo zagrania na E6. Można też grać tutaj sobie system z G6 i ustawić sobie domek. No, ale tutaj Kasparow zagrywa tym razem E6. Tym razem E6 sobie tak fajnie te pionki stoją. Taki tak zwany jerzyk. Zobaczcie, że tutaj żadna figura nie może iść na B5. To jest bardzo ważne. Skoczek również nie może wskoczyć na, wskoczyć na D5. To też jest istotne. No i tutaj teraz tak. Koniec E2. Normalna rzecz. I moi drodzy Hetman C7. Częsty gość w obronie sycylijskiej, Hetman z c7. Przede wszystkim na wolnej linii to sobie e, ładnie patrzy i, i zerka tutaj na pionka c2. Ewentualnie, no po prostu e, w ten sposób się gra. Tutaj jeszcze e, Hetman wspomaga pionka, żeby bardziej bronić punkt e5. Czasem jak białe grają f4, to próbują grać e5 w centrum, żeby atakować. No to Hetman wspomaga, w ten sposób się e, spokojnie gra. E, tutaj Hetman zagrał na d2. No i też klasyczne posunięcie. Ten hetman w ogóle D2 e, przygotowuje raczej długą roszadę. Raczej nie jest to oczywiście konieczne. E, można zrobić też krótką, Grać na przykład T4, to kwestia wyboru e, wariantu i sposobu gry dalszej, ale co zagrywają czarne nas, myślę, że bardziej interesuje. B5, moi drodzy. Właśnie B5 idzie odważnie Kasparow i teraz tak. Tutaj czasem po, y, powstają takie poświęcenia na B5, ale nie w tej sytuacji, więc spokojnie, jak analizujemy sobie grę Kasparowa, powiedzmy, czy bardzo silnych arcymistrzów, to zwracajmy na to uwagę, że pewne ruchy są wykonywane, których na przykład my byśmy nie wykonywali i zastanówmy się, czy one są OK. Znaczy, chodzi mi o to, czy można zbić. No jeżeli Kasparow tak teraz zagrywa, to prawdopodobnie nie można zbić i tak też się dzieje. Teraz jest o wiele łatwiej, bo mamy silniki, możemy to szybko zweryfikować, dlatego warto ich używać do pewnie do takich na przykład sytuacji. B5 jest posunięciem, które chce grać B4, chce atakować skrzydło hmm, hermańskie, tak po prostu. A3, zagrywają białe, już jest asekuracja oczywiście i koniec B7. To jest dobre miejsce dla gońca. Uderza w centrum prosto w piona. Dlatego też F3 białymi trzeba zagrać. No i teraz do wyboru. Kasparow ma um, kilka fajnych opcji. Naprawdę tutaj w wariancie Najdorfa jest bardzo dużo ciekawych opcji. Moi drodzy, przede wszystkim takie klasyczne zagranie skoczek D7 jest ok. Dlatego, że potem idziemy na przykład na B6. Planujemy sobie zagrać na C4. Może skoczek na E5 też na C4. Coś w tym stylu. Ten skoczek tutaj może sobie powariować. E, też są bardzo ciekawe zagrania, jak na przykład D5. E, które uważam, że pozycję tutaj nieco już chyba wyrównuje. Aczkolwiek trzeba dobrze znać warianty, szczególnie w sycylijskiej, dlatego że może po d5 jest takie posunięcie e5 i nie można zbić hetmanem, bo jakiś goniec c 4 jakieś takie następują powiedzmy Małe tasience, gdzie trzeba znać, czy nie, nie uzyskujemy gorszej pozycji. To są naprawdę bardzo takie delikatne i ważne rzeczy. No tutaj e, trzeba wziąć to pod uwagę. E, I teraz Kasparow właśnie zagrywa posunięcie inne niż skoczek D7, a mianowicie na C6. No, okej. Okay. Zwykle na d7 się tutaj staje skoczkiem, ale na c6 też spełnia na pewno swoją rolę. Przypuszczam, że z e5 na c4 można wskoczyć szybko, również z a5 na c4. Też jest próba taka, na przykład b4 zagrania, ewentualnie wymiany. No, wyprowadził figurę, uczmy się normalności, powiedzmy, w szachach. Roszada. No i tutaj zobaczcie, Adams postawił powiedzmy wszystko na jedną kartę, robiąc długą roszadę, gdyż plan czarnych jest jest taki, żeby atakować to skrzydło. Jeszcze Król się tutaj poddziało e, podstawił, że tak powiem. E, no ale to też jest arcymistrz nie byle jaki, moi drodzy. 2700 ponad ranking w tamtym czasie. Więc tutaj panowie na pewno mieli rozpracowane swoje jakieś tam zagadnienia, jeśli chodzi o te początkowe ruchy w tym debiucie. I teraz Kasparow zagrywa, moi drodzy, B4. Od razu przeszedł do e, takiego takiej zaczepki małej, powiedzmy. No atak może za dużo powiedziane, ale w zasadzie powiedzmy atak, tutaj nastąpiło bicie. No bo jak pionek nie wybije, no nie może dość raczej skoczek, bo to już powiedzmy wiąże się z taką pasywnością ze strony białych, więc trzeba zareagować już biciem. No nie możemy oczywiście tutaj zbić stępem, bo stępem ze stratą tempo, bo stępem zbijają właśnie czarne skoczka na C3, a potem odbijamy figura więcej u czarnych, więc należy wybić skoczek, wybija i G4. Pojechał tutaj biały na skrzydle. No i teraz zauważcie, że czarne nie mają krótkiej roszady, a białe już atakują tutaj powoli pionami. Otóż atak jest z jednej strony, ale to też są teoretyczne zagrania, bo trzeba się rozpychać na skrzydle królewskim, jeżeli chcą białe coś osiągnąć. Tutaj Kasparow wyprowadza ostatnią figurę, goniec E7. G5 nastąpiło I właśnie też przez, Przed jedną rzeczą mogę przestrzec Ale to nie jest też zawsze Czasem takie H6 jest dobrym zagraniem Żeby tego G5 nie było, żeby wymienić Czasem, ale potem H4 I tak, tak samo G5 byłoby planowane Tutaj Kasparow postanawia nie grać H4 Nie dawać prowokacji większej Takiego punktu, za, punktu zaczepki Na G5, więc zagrywa tutaj I od razu jest zagrane Zatekiem na skoczka i ten skoczek Cyk, na D7 sobie tutaj fajnie skacze. No cóż, silniki podpowiadają, że ta pozycja jest lepsza białych trochę. Może to wynika z tego, że więcej przestrzeni? Ciężko powiedzieć, ale wiecie, silnik silnikiem. Ja bym się tego nawet nie martwił, jakby było jakieś takie plus jeden na korzyść białych, dlatego że grają ludzie i... Powiem Wam szczerze, mnie bardziej tutaj satysfakcjonuje pozycja czarnych. Nie ze względu, że to gra Kasparow i ja się tutaj przymilam, czy z nim się utożsamiam. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że na przykład sycylijską wolę grać czarnymi niż białymi, bo białymi powiedzmy, ja nie gram E4. Osoby, które grają E4 pewnie są białymi zadowolone. OK. Nastąpiło H4. No, pionek szarżuje i tutaj Skoczek znalazł bardzo ładną placówkę na polu C5. To jest ważny argument, dlatego że Skoczek. Broniąc tutaj fajnie pionka, wiem, że tutaj też jest to brona, ale białe będą próbowały iść pionami i rozerwać ten łańcuch pionów, więc skoczek tu już wspomaga to jest raz. A dwa: że czasem tutaj Hetman i król spotykają się w takiej fajnej konfiguracji i ten skoczek czasami wskakuje na b3 pionek nie może wybić bo tam będzie szach oczywiście widzimy że tu jeszcze jest skoczek ale to już się tutaj powoli coś zaczyna powiedzmy no nie wiem jakby nie było skoczka czasem można zastawić wyobraźmy sobie że nie ma skoczka d4 i sobie gramy skoczek a2 skoczek wybija na a2 a my skoczek b3 z szachem i bierzemy hetmana powiedzmy coś w tym stylu y, może nastąpić król zagrywa czujnie na b1 y, i moi drodzy B8. Kasparow bardzo e, też czujnie sobie tutaj zagrywa. Ten, ta wieża oczywiście na króla spogląda. E, przede wszystkim jeszcze tutaj blokuje ją goniec, ale już na wolnej linii się znajduje ta wieża, więc to jest już plus. E, to już jest plus przede wszystkim, no i też skoczek będzie miał wsparcie. No i teraz, tak, nastąpiło H5. No dobrze. I teraz e, Ciekawy jestem, czy zgadniecie, jaki ruch wykonał Gary Kasparow. E, moi drodzy, zatrzymajcie sobie materiał, bardzo proszę, i spróbujcie zgadnąć. E, tak uczciwie podejdźcie do sprawy i napiszcie w komentarzu, jaki ruch wybraliście. Jest to ruch 17 w tym momencie. No, jestem ciekawy, czy zgadniecie. E, można zatrzymać film, ja już e, tłumaczę dalej. Zobaczcie, że e, te piony idą tutaj na króla, na roszadę, ale nie ma roszady. No i teraz e, niespodzianka. Kasparow wykonuje właśnie roszadę. To jest niesamowita e, niesamowita sprawa. E, wiele osób pewnie by się bało zrobić w tym momencie roszadę. No, ja również bym się obawiał, no bo te piony idą. Ale musimy konkretnie e, spojrzeć na szachownicę i na posunięcia, bo Powiedzmy jak pionek zagra na H6, może ja to na chwilę przestawię, to zagramy sobie G6 i jesteśmy bezpieczni. Linie są zablokowane, nic nam w zasadzie nie grozi. Oczywiście po roszadzie następuje taki ruch G6. Tak też nastąpiło i dlatego teraz sobie zobaczymy. Jak to grać dalej? Oczywiście białe planują w tym momencie rozerwać ten tutaj łańcuch pionów. Powiedzmy te, te piony przy roszadzie. Kasparow sobie nic z tego nie robi. Nie możemy reagować w taki sposób, że na przykład zbijemy, on nam zbije tutaj pionka, H6, no i od razu dostaniemy gonga na e, H6. Goniec zbije bez namysłu. Jak ciężkie figury się tu pojawią przy królu, to jest koniec partii. Więc Kasparow zagrywa sobie teraz goniec F6. Bardzo ładny ruch. E, raz, że uaktywnia figurę, tutaj spoglądając na króla i dwa, że jakaś tam obrona na G7 się pojawia i teraz wieża zagrała z D na G1 i teraz tak, moi drodzy oj przepraszam najmocniej co by było jakby na przykład tutaj pionek zagrał na H6 no bo też się widuje takie posunięcia, które prowokują do wymian tutaj wystarczyłoby wybić, zobaczcie skoczek z C5 Dobrze tutaj broni tego piona, to jest bardzo ważna rzecz. No i po wybiciu na przykład goniec wybija pionek, więcej u czarnych, czarne nie mają problemów. Nawet jakby goniec tutaj zagrał sobie na H6 i próbował atakować, zawsze jest hetman w asekuracji. I w takich sytuacjach, gdy nas atakują na skrzydle, staramy się odpowiadać w centrum. Niekoniecznie iść pionkami do przodu. Można figurą wrócić i spróbować wymian w ten sposób, żeby uprościć trochę grę, gdy mamy piona więcej. Powiedzmy, koncepcja gry się może troszkę zmienić. No cóż, ale w pozycji nastąpiła wieża D, D na G1. Zobaczcie, dwie wieże idą tutaj na króla. Dwa pionki idą na króla. W ogóle. Goniec z Hetmanem jest w gotowości. No, niezwykle groźnie to wygląda. A co zrobi Kasparow? No, właśnie tutaj już kliknąłem wcześniej. Goniec A8, Goniec A8. Kasparow przygotowuje kontratak. Otwiera wieżę i chce tego Białego Króla atakować. Nie widać tego gołym okiem, że tam jest już jakiś atak. Absolutnie. Oczywiście nie bijemy skoczka w sobie w ten sposób, tak po prostu. Goniec jest bardzo ważną tu figurą. I Adams teraz, moi drodzy, zagrywa gońcem na G5. Czy wybijamy? No nie, goniec zagrywa pięknie na pole E5. I teraz moi drodzy, białe zbiły tu na H7. Za chwilę tego ruchu wrócimy. W tym momencie, jeżeli narzuca się takie posunięcie F4, na pierwszy rzut oka się narzuca, ale to jest gruby błąd i trzeba znaleźć odpowiedź. Otóż odpowiedź jest myślę, że dosyć forsowna i łatwa. Skoczek bije na E4. Skoczek bije na E4, nie ma wyjścia, bo groziło wzięcie Hetmana albo odbicie tutaj z szachem. A więc teraz co zrobić? O, właśnie, zobaczcie, co teraz zrobić? Wtrącamy tutaj goniec, bije na D4 z atakiem na wieżę, grozi wzięcie skoczka. No i o co chodzi? Jeżeli na przykład tutaj Hetman by odbił na D4, no to się wiąże to już z katastrofą. I na końcu zbijamy na E4, odbijamy figurę, grozi Hetmana 4 z matem. No, to już jest w zasadzie koniec partii. Znaczy, tu jest koniec partii. Moi drodzy, w partii było inaczej. Pionek zbił na H7. I teraz pytanie: czy bijemy królem, czy idziemy na H8? Czasami taki pionek jest naszą osłoną, idąc na H8. W tym wypadku nie ma takiej konieczności. Król sobie spokojnie zbija. Zauważmy, jaka byłaby wielka różnica, jakby nie było tego pionka. Widzicie? Pionka by nie było, i tutaj wieża by bardzo mocno grała, ale jest pionek, i ten pionek chroni króla, paradoksalnie. Skoczek zagrywa na B3. No właśnie. Zobaczcie, że na przykład po H6 gramy G6 i król jest bezpieczny. To jest wszystko poblokowane, nic się nie dzieje złego dla czarnych. Nic się złego nie dzieje, absolutnie. Wieże niby tutaj mogłyby stać i jeszcze jedne wieże. Nic by pewnie się nie, nie działo. Nie, nie, oczywiście trochę przesadzam, ale e, jednak dwie ciężkie figury nie robią tutaj nic już e, szczególnego. Trzeba mieć tego świadomość. E, poszło inaczej, moi drodzy. Tutaj skoczek zagrał na B3. No i szukamy teraz bardzo ciekawej odpowiedzi dla Kasparowa. Kasparow troszeczkę odparł tutaj te zapędy białych na tym skrzydle e, królewskim i przechodzi do konkretnych działań. Zatrzymać, może sobie materiał. Zawodnicy, którzy, którzy kochają taktykę, bardzo proszę, sobie można pomyśleć. Ja już mówię, uwaga, skoczek bije na C2. Fantastyczny ruch. Ale też nie jest bardzo trudny, jest to osłabienie punktu B3. No, jeżeli tutaj na przykład wybiłby Hetman, to wjeżdżamy na przykład wieżą na B3, drugą wieżę wstawiamy na B8 bardzo szybko i dynamicznie i tam grożą jakieś na B2, goniec na C3, już robi się bardzo ciężko. Tutaj skoczek wybił tego skoczka i Kasparow odpowiedział bardzo ładnie. Tutaj skoczek na A3. Trzeba zagrać skoczkiem, gdyż groziło teraz bicie. Nie mogliśmy odbić, bo traciliśmy. Prosta rzecz. Król zagrał na A2. No i Hetman wybił spokojnie na C5. Zauważcie, że jak będzie wybicie na A3, no to tutaj bijemy na C3. Powiedzmy, bijemy w ten sposób. Najlepszą odpowiedzią, bo tutaj grozi wieża B2, i najlepszą odpowiedzią dla białych byłoby zagranie wieżą C1, żeby nie stracić za dużo. No, no ale tutaj wybijamy, wybijamy. Powiedzmy, wybicie następuje jakość więcej u czarnych. Sprawa tylko techniki, żeby czarne wygrały tę pozycję. No, ale tutaj skoczek zagrał na A4 i wydaje się, że to jest dobre posunięcie, gdyż broni na B2 i atakuje Hetmana. No właśnie, jak Hetman odejdzie, to król ma szansę zbić skoczka. Co zrobić teraz z czarnymi? Według mnie piękne posunięcie, naprawdę piękne. I szukamy odpowiedzi, moi drodzy. Zatrzymajcie sobie materiał, uczmy się szachów, moi drodzy. I teraz nastąpiło nieoczekiwane skoczek C2. Ciekawy jestem, czy Adam widział to posunięcie. Ciężko mi powiedzieć o co chodzi, jeżeli będzie bicie Hetmana. Aj. Wieża B2 Mat. Piękna współpraca trzech figur, moi drodzy. Król nie ma gdzie uciec. Koniec partii. Tu jeszcze zaznaczę pięknie skoczek. Wszystkiego broni. E, Okej, okay, no tak by było. E, tak nie poszło. Tutaj król zagrał na B1 i Hetman A3. W tym momencie. E, Białe złożyły broń. Dlaczego? Przecież można zbić skoczka. Nacisk tu jest potworny przede wszystkim. I zobaczcie na przykład, jakby tutaj wybił król tego skoczka. No to można wybić Hetmanem, król B1, koniec B2, albo wieża B2. Bez znaczenia tu się robią już maty. Wieża wjeżdża na C8, koniec partii. A jeżeli Hetman bezbił na C2 w tym momencie, no to wieża wjeżdża na C8. Nie widać obrony tak naprawdę. Jeżeli hetman odejdzie z obrony punktu B2, to tam wieża zawsze uderza. I jeżeli hetman na przykład by wybił na C8, co się wydaje sprytnym posunięciem, bo jak wieża wybija, to tutaj odbicie hetmana i okazałoby się, że białe by wygrały, ale jest piękne wtrącenie. Wieża B2, jeśli król C1, to jest mat. Jeżeli skoczek wybija na B2, to jest mat na B2. No myślę, że dosyć łatwo. To jest pozycja końcowa. Moi drodzy, serdecznie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj rozjaśniłem co i jak i coś się mogliśmy z tego nauczyć. Analizujmy partię. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.